Witam serdecznie. Witam władze samorządowe, wojewódzkie, powiatowe i miejskie. Witam służby mundurowe, poczty sztandarowe, czcigodnego księdza duszpasterza naszego. Witam przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, młodzież szkolną z Przemyśla i powiatu przemyskiego, z naszej szkoły imienia Sybiraków z Bachowa, z Hermanowic i Krównik. Witam strzelców, harcerzy, przedstawicieli środków masowego przekazu. A najserdeczniej, z serca gorąco witam moich braci Sybiraków, świadków tamtejszego czasu. Zaczniemy naszą uroczystość od hymnu, hymnu Sybiraków. Proszę uprzejmie o hymn. Wysłuchanie hymnu. Proszę Państwa, przygotowałam sobie kilka słów dla Państwa. Chociaż trudno mi je mówić, postaram się wspomagać moją ściągą. 10 lutego to data symbol. Symbol wszystkich ofiar zesłańców ze wszystkich wieków, lat, okolic i miejsc. Na Syberię, na nieludzką ziemię Polaków. Tego dnia od kilku lat tradycyjnie gromadzimy się tutaj na nieczynnej rampie w Bakończycach. Gromadzimy się, by uczcić
oddać hołd, upamiętnić zesłańcom przede wszystkim ostatnich deportacji, zesłań czterech masowych deportacji lat wojny i lat powojennych. Ale pamiętamy też o deportacjach z czasów carskich, o kibitkach wiozących Polaków na Sybir, o tym, że każdy zryw naszego narodu przeciw zaborcom był karany Sybirem. Dziś na rampie stoją przed państwem dzieci Sybiru, tych rzeczywistych Sybiraków. Takich my jesteśmy rzeczywistymi Sybirakami, ale jesteśmy Sybirakami, którzy nie ponosili aż takich wyrzeczeń, jakie ponosiły hordy matek i ojcowie nasi. To oni, to dzięki nim jesteśmy tutaj. Wróciliśmy, przeżyliśmy ten okropny czas, ale tylko i wyłącznie dzięki ofiarności naszych ojców i matek. Ich już nie ma z nami. Nie ma niestety. Odeszli, nie doczekawszy się utworzenia wolnej Polski i powstania Związku Sybiraków. Związek Sybiraków został reaktywowany w 1988 roku. Wtedy pojawiła się możliwość głośnego przyznania się do tego, że się było na Syberii. I rzeczywiście, wtedy do Związku Sybiraków, który powstał w Warszawie w latach 1989-90 i późniejszych, zgłosiło się 90 tysięcy Sybiraków. Ludzie, którzy nie istnieli, to ci, którzy przeżyli po powrocie z Syberii w 1946 i 1947 roku, przy 1957 i jeszcze następny powrót zesłań, to ci, którzy dotrwali i przeżyli, oni, ale masa, rzesza, tysiące nie dożyło tego dnia. Związek Sybiraków obecnie liczy 20 niecałych, może ponad tysięcy zrzeszonych zesłańców Sybiraków. Dziś jeszcze raz wrócę do tej głównej mojej myśli. Stajemy tutaj w zadumie, by przywołać tych i wspomnieć tych, którzy pozostali na nieludzkiej ziemi. Ile było wywiezionych, trudno jest policzyć. Ksiądz proboszcz wspominał o 300 iluś tysiącach. To są liczby niepoliczalne. Owszem, gdyby była taka możliwość, gdybyśmy mogli sięgnąć do dokumentów NKWD-owskich, jakie są w tej chwili niedostępne, moglibyśmy policzyć i to w przybliżeniu. Nie policzymy tych, którzy zostali tam, w tych bezimiennych mogiłach. Nie policzymy tych, którzy w trakcie transportu umierali i byli wyrzucani z wagonów. Wielu nie jesteśmy w stanie się doliczyć. Dlatego szacujemy, Związek Sybiraków szacuje, że w tych czterech pierwszych masowych deportacjach lat 40-41 ogólnie zostało wywiezionych około 1 200 000 Polaków na Syberię. Ile wróciło, też nie wiadomo. Owszem, była rejestracja z powrotów, ale nikt na granicy nie mówił, że był na zesłaniu. Ja wracałam z Chabarowska, ale wracałam tylko z Chabarowska. 10 tysięcy kilometrów położonego od Polski. Nie było napisane, że wracałam z zesłania. I takich wiele było, których się nigdy nie mogli przyznać do tego, że byli na Syberii. Proszę Państwa, cóż my żyjący jeszcze, dzieci Sybiru, Sybiracy, którzy jako dzieci tam przetrwali i ten Sybir zostawił swoje znamie na nas pod różnymi postaciami. Nie będę ich tutaj wymieniać ani się żalić przed Państwem, ale muszę Państwu powiedzieć, że staramy się, my, żyjący jeszcze Sybiracy, członkowie oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu, godnie zachować pamięć
organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, które przypominają, szczególnie nam, naszym mieszkańcom naszego miasta, bo to oni, ich rodzice, dziadkowie byli świadkami tamtych czasów, tego, co się działo tu, na tej nieczynnej rampie. Przypominamy o tym usilnie, organizując różnego rodzaju znaki pamięci. To naszym staraniem powstał pomnik upamiętniający zesłańców Sybiru i ofiary Katynia. To naszym staraniem w ostatnim roku, w 2019, powstała ścieżka edukacyjna przy współudziale, oczywiście bardzo dużym współudziale Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej, któremu przewodniczy Mirek Majkowski. To naszym staraniem ta ścieżka powstała i ścieżka nosi tytuł Czwarty Rozbiór Polski. To moment, w którym zostaliśmy rozdzieleni, rozczłonkowani i zniesieni z map świata i historii. Nie było polskiego państwa. Organizujemy bardzo często spotkania z młodzieżą. Organizujemy poranki, na których zbieramy jednorazowo do 300 osób, gdzie opowiadamy o różnych przejściach, etapach, o historii zesłań na Sybir. Spotykamy się z młodzieżą na lekcjach, w szkołach, na zaproszenia albo z własnej inicjatywy. Bierzemy bardzo czynny udział w uroczystościach miejskich, religijno-patriotycznych, zaznaczając swoją obecność. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy, którzy nas wspomagają. Państwu też dziękujemy za pamięć, bo mamy posłuch, nazwijmy to bardzo wielkim słowem, w władzach miasta. Zarówno w poprzedniej kadencji naszego pana prezydenta, jak i w obecnej kadencji. Są nam życzliwi i wspomagają nas w tej pracy. Za to im dziękujemy. Proszę państwa, to moje przemówienie jest przede wszystkim ku chwale i w podzięce za to, że tu jesteśmy i żyjemy, dla upamiętnienia naszych rodziców. O tych, o których nie wrócili, modlimy się przy każdej okazji, ale zacznijmy też i następną część naszej uroczystości od modlitwy. I przekazuję słowo, prosząc o zacięcie modlitwy księdza proboszcza Jana Mazurka, naszego duszpasterza sybirackiego. Proszę o poprowadzenie koronki do miłosierdzia. Pani tradycją jest jej intencja, a intencja to jest o miłosierdzie dla tych, co zginęli tam, na Syberii, tych, którzy zmarli w domu, i też intencja o miłosierdzie dla katów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zapłać księżu proboszczu za to słowo pokrzepienia i za tą modlitwę piękną. Proszę Państwa, wróciliśmy do tej Polski. Były dwa powroty z repatriantów do Polski, bo inaczej nie można by było tego określić. Wracali ci, którzy byli zesłani w latach wojennych 40-41, wracali w roku 45, 6 do 7, wracali potem po odwilże październikowej, pozostali Sybiracy i nie tylko. W roku 1956-57. O tym, jak wracali i jak się w Polsce przyjmowali, zakorzeniali, opowiedzą Państwu w wierszu Mariana Hemara dwoje naszych wytrwałych współpracowników. Zaprosiliśmy do tego pana, może panią zacznę, bo to już dorosła kobieta. Zaprosiliśmy Dominikę Matys, maturzystkę, zapraszam cię Dominiciu, maturzystkę drugiego LO w tym roku i pana Tadeusza Szczerbatego, aktora teatru Fredreum, do tego, żeby wam w tym wierszu przedstawili nasze powroty do Polski i jak w Polsce żeśmy się osadzali. Zapraszam. Po czterech kapanina i ciurkiem, z jakimiś tobołkami obwiązanymi sznurkiem, z dorobkiem lichych statków, z dobytkiem biednych betów powracają do kraju repatrianci z Sowietów. Polacy jak bociany, co dawnej szukają chaty, odleciały jesienią przed 17 laty. A teraz wiosna, odwilż, drzewa w pączkach, świat w kwiatach, bociek wraca na wiosnę po 17 latach. Oj, dolosz nasza dolo, oj, danasz moja dana, i zaraz na granicy repatrianta bociana obskakują fircyki w zalotach, propagandziaki, pyskate nachalniki, wyszczekane florczaki. Jednego boćka z drugim poustawiali w szereg, każdemu dali do ręki drukowany papierek. Dawaj, przed mikrofonem wywiad, a bocian zerka, gotowe odpowiedzi odczytuje z papierka. Sowiety? Raj na ziemi. Sybir? Wprost jakaś Mekka. Pobyt? Wylegiatura. Praca? Wstyd. Jaka lekka. Zarobki? Tyle płacą, że prosto nie wiadomo, czy pierzynę rublami taniej wypchać, czy słomą. Kultura? Przymusowa. Policja? W rękawiczkach. Mieszkania? Z łazienkami i z kaktusami w doniczkach. Klimat? Bardzo życzliwy. Władza? Dla polskich gości pełna takiej sympatii i matiernej miłości. Z całego wywiadu wyraźnie widać to tu, czemu bocian dotychczas nie kwapił się do powrotu. Wy się jemu nie dziwcie, że on powraca z żalem. Niechętne jemu było za dobrze za Uralem. Jakby wy byli w raju, toż sobie wyobraźcie, też by woleli zostać drugich lat 17. W każdym takim wywiadzie ten sam styl, ten sam wątek, bardzo ciekawy, ale najciekawszy początek. Przed mikrofonem każdy repatriant z pierwszej chwili mówi: nie wiem, czy Państwo też to zauważyli,
bez względu na późniejsze rozmaite szczegóły, mówi te same słowa jednej, tej samej formuły. Gdy jesienią w 1939 roku znalazłem się w sowieckim więzieniu, wy tylko z boku słuchajcie, tak się w każdym zaczyna przemówieniu. Gdy ja w 1940 roku znalazłem się w więzieniu, kiedy się znalazłem w łagrze, kiedyśmy w zimie w 1941 roku znaleźli się na Kołymie, czy to sami przestępcy, chłop w chłopa włamywacze, kieszonkowcy, nożownicy, oszuści, podpalacze, koniokrady, rabusie, złodzieje, sutenery? Ile ich było? Milion? 2 miliony? 3? 4? Znaleźli się w więzieniu. No, posłuchajcie sami, jak to brzmi elegancko, dyskretnie, z ogródkami. Zgubili się, zgubieni. Znaleźli się na wczasach w syberyjskich paradyzach, w podbiegunowych lasach, w katyńskich gajach, w schludnych, łagiernych kazamatach. Dziś wraca 1 z 1000 po 17 latach. Obskoczyli go zaraz tu Florczak, tu Mistrzenek, wcisnęli mu do ręki zadrukowany papierek. Czytajcie. O, tu mikrofon. Obywatelu Heniu. Kiedy w 1940 roku znalazłem się w więzieniu, przestraszony przeczyta. Nie odmówi nikomu. Chwała Bogu, że wrócił, że znów znalazł się w domu. Proszę Państwa, to, że Dominika tutaj jest, to jest symbol tylko. My bardzo obszernie, bardzo głęboko i bardzo z zaangażowaniem pracujemy z młodzieżą, bo rozumiemy, że jeszcze troszkę i nas nie stanie, a ktoś będzie musiał to kontynuować. Właśnie w nich pokładamy nadzieję. Dominika jest przedstawicielką drugiego LO, które w tym roku bardzo aktywnie brało udział w poranku patriotycznym, przygotowując bardzo szczegółowe informacje o zesłaniach, ponieważ głosiła ten temat tego spotkania był przez Sybir do Niepodległej. Wspominaliśmy wtedy wszystkich Sybiraków, a szczególnie tych, którzy brali udział w walkach o Polską niepodległą. To żołnierze 5. Dywizji Sybirackiej, która dotarła do Polski w 1917-18 roku i brała udział w walkach o wolność. To lecąc bardzo ogólnie, to przede wszystkim żołnierze armii Andersa, walczący pod Monte Cassino i o inne miejscowości we Włoszech. To również żołnierze, którzy nie poddawali się mimo zakończonej wojny i występowali przeciwko nowemu naszemu ciemiężcy. To wszystko byli w jakimś stopniu w tych pierwszych dwóch armiach Sybiracy. To byli zesłańcy, to oni. Potem armia kościuszkowska, która się głównie składała z Sybiraków, po to ich stamtąd, żeby ich wydrzeć, zaczęto ich formułować w armię. Szli cali napełnieni wiarą, że walczą o Polskę. A to, że stało się tak, jak się stało, nie możemy ich tym obciążyć. Ja dziękuję za te moje refleksje i wysłuchania tego wszystkiego. Zapraszam wobec tego do zabrania głosu, jeśli życzycie sobie Państwo, zaproszonych gości. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu tych, którzy mają taką potrzebę. Pani poseł, panie marszałku, panie prezydencie, pani przewodnicząca wraz z radnymi, przede wszystkim drodzy Sybiracy i wszyscy Państwo tutaj zgromadzeni w tej, można powiedzieć, niecodziennej aurze, jeżeli chodzi o połowę lutego. Ta aura tak nie wyglądała
wtedy, kiedy z tej rampy wywożono ludzi na daleki wschód. Ja zawsze, przygotowując się, myśląc w takich dniach zadumy, w takich dniach jak dzisiejszy, myśląc o tym, po co my się tu spotykamy, po co ta cała praca ludzi, którzy przekazują nam pamięć historyczną o tych wydarzeniach. I mówię tutaj absolutnie o wszystkich wydarzeniach z historii naszego państwa. Jeszcze jako poseł, pracując nad kilkoma ustawami, w tym nad ustawą o ustanowieniu Dnia Pamięci o Ofiarach Wołynia, pamiętam, jak duże naciski były na to, żeby tego nie robić. Przyznam szczerze, że odżegnywano mnie od czci i wiary, nazywając nacjonalistą, czasami nazywając faszystą, bo upominaliśmy się o historię. Szanowni Państwo, my w zasadzie od niewielu lat możemy otwarcie mówić o tej historii. Sybiracy, tutaj Pani Przewodnicząca mówiła, że tak naprawdę od niewielu lat mogą świadczyć o tych wydarzeniach sprzed lat i mogą mówić o tym otwarcie, nie narażając się na pewnego rodzaju represje, również bardzo ciężkie represje. Ale dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest ważne, żeby mówić o tej historii? Czy spotykamy się tutaj tylko po to, żeby wspomnieć tą historię, wspomnieć osoby, które zginęły w tamtych czasach? Czy budujemy pomniki tylko po to, żeby mieć gdzie to robić? Ja, Szanowni Państwo, tak zastanawiając się nad czasami, w których przyszło nam żyć, zauważam jedno. Przestaje się liczyć słowo prawda. Słowo prawda jest odmieniane przez różne osoby, czasami po dwóch stronach barykady, i nie chcę przytaczać tutaj brzydkiego przysłowia, ale każdy ma czasami swoją prawdę i ta prawda jest kreowana przez tych, którzy mają władzę nad mediami, nad przekazem medialnym, przekazem społecznym, czasami bardzo wykrzywiana. W ostatnich dniach, czy w ostatnich tygodniach, może nawet w ostatnich latach, Szanowni Państwo, można zauważyć, jak bardzo przekłamuje się prawdę, również tą prawdę historyczną. Oto niejednokrotnie możemy przekonać się, czy usłyszeć z mediów, że istniało coś takiego jak polskie obozy zagłady. Ja rozumiem, że to Polacy sami siebie chcieli w tych obozach zgładzić. Często nawet reagujemy w tej chwili, ale proszę zobaczyć, jak bardzo ten przekaz o polskich obozach zagłady jest już utwierdzony w umysłach ludzi mieszkających na Zachodzie. Nie mówi się nazistowskie, nie mówi się niemieckie obozy zagłady, mówi się o polskich obozach zagłady. Podobnie sprawa ma się z Wołyniem, z ustawą, nad którą pracowałem. Coraz częściej słyszy się o tym, że to w zasadzie zachowanie Polaków doprowadziło do tego, że Ukraińcy robili jakieś odwety i że to w zasadzie sami sobie jesteśmy winni tym wydarzeniom z lat 40. i jeszcze wcześniej. Tutaj w tym wierszu, takim trochę ironicznym, wybrzmiało to, czego myślę, Sybiracy mogą się obawiać, jeżeli nie odrobimy my tej lekcji. Wybrzmiało to, że za chwilę okaże się, że na Sybir Sybiracy jeździli na wycieczki, że byli tam gośćmi. Jeżeli, Szanowni Państwo, nie będziemy tej historii, którą Sybiracy tak rzetelnie i tak wytrwale najpierw przetrzymali przez te ciężkie lata w swoich sercach, a teraz pracując z młodzieżą, przekazując to wszystkim nam tutaj, jeżeli nie będziemy my jej pielęgnować w dalszym ciągu i przekazywać kolejnym pokoleniom, to za kilkadziesiąt lat może się okazać, że ta historia, jak to często również pojawia się w przekazie medialnym, zostanie napisana na nowo. I to, jak będzie napisana, w dużej mierze zależy od tego, ile od Sybiraków, ile od tych osób, którzy przekazują nam tę wiedzę, ile my z tego wyciągniemy dla siebie, ile zachowamy i jak bardzo będziemy pielęgnować i dbać o to, żeby historia nie była pisana na nowo, tylko żeby historia była zgodna z prawdą. Tak często zaniedbywaną prawdą. Patrząc tutaj dookoła, widzę, jak dużo jest młodych ludzi i liczę, że to wy również, przychodząc tutaj, czasami wyciągnięci za rękę przez babcię, przez dziadka, przez rodziców, że to wy czasami
weźmiecie do ręki tą książkę, ale zapytacie też osób, które tutaj cały czas tą historię chcą wam przekazywać i będziecie dalej dowiadywać się o tych czasach i nie będziecie podatni na tą manipulację, która zewsząd nas otacza. Tego, szanowni państwo, wszystkim nam życzę, żeby ta prawda nie zginęła. I jeszcze jedna ważna rzecz. Spotykamy się tutaj, mam wrażenie, że w coraz liczniejszym gronie. Może to nie są jakieś tłumy, ale trzeba sobie powiedzieć i być dumnym z tego, że Przemyśl pamięta. Dziękuję bardzo. Przyjaciele księże, szanowni sybiracy, z panią prezes na czele, pani minister, panie prezydencie, panie starosto, panowie wójtowie, wszyscy szanowni państwo. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia od samorządu województwa podkarpackiego. Tych miejsc na naszej ziemi podkarpackiej jest znacznie więcej, ale Przemyśl tutaj niewątpliwie jest jednym z najważniejszych. Szanowni państwo, to w tym miejscu bardzo wielu Polaków załadowanych do wagonów żegnało się z tą ziemią. Ostatni raz dotykali polską ziemię tu, w tym miejscu, bo wsiadając do tych wagonów często już tutaj nie wrócili. Często nie wrócili do Polski. Zginęli na tej nieludzkiej ziemi. Nie wiemy ile. Ile osób poniosło śmierć. Ile osób zginęło w transporcie. Ile osób wróciło z nadczerpniętym zdrowiem. Z odmrożeniami, z uszczerbkiem na zdrowiu. Tysiące. Wiemy na pewno, że tysiące. Ale wtedy, kiedy można było zrobić taką statystykę, policzyć w okresie powojennym, tego nie można było robić. O tym powiedziała pani prezes. I o tym powiedział piękny wiersz. Wracali i musieli kłamać o tym, co ich tam spotkało. Wyobraźcie sobie państwo. Musieli mówić zupełnie inaczej niż tam było. Ta pamięć historyczna, o której pięknie mówił ksiądz Jan w swojej homilii. Gratuluję. Zwrócenie uwagi na to, jak to jest ważne, żeby tą historię przekazywać młodym pokoleniom. Bo jak łatwo, proszę państwa, można nią manipulować i ją zmieniać. To, co dzieje się w tej chwili wokół Polski, to, co robi Rosja, ale nie tylko, inne kraje, może nieoficjalnie poprzez swoich różnych przedstawicieli, to jest, proszę państwa, walka o pamięć historyczną i walka o prawdę historyczną. O tożsamość. Proszę państwa, ona się dopiero zaczyna. Będziemy musieli wszyscy się z nią zmierzyć. Będziemy musieli udowadniać, kto rozpętał II wojnę światową. Wydawałoby się, że coś jeszcze do niedawna, coś nieprawdopodobnego. Wydawało nam się, że to jest tak oczywiste, że o tym nie musimy mówić i nie będziemy musieli mówić. Okazuje się, że nie. Są ludzie, którzy chcą tą prawdę zmienić. I historię zmienić. I na to nie możemy pozwolić. I faktycznie cieszę się z ludzi młodych, których jest tutaj wiele, ale to też zadanie dla nas wszystkich. Dla Polaków. Bardzo dziękuję, że mogę tutaj być z państwem. Dziękuję. Wielce czcigodna i szanowna pani prezes wraz z sybirakami i rodzinami, które mają w swoim doświadczeniu historycznym, życiowym i rodzinnym tak traumatyczne przeżycia. Pani minister, panie marszałku, panie prezydencie, panie starosto, panie i panowie samorządowcy wszystkich szczebli, szanowni państwo, droga młodzieży, tak licznie tutaj zgromadzona. Padło tu wiele bardzo ważnych słów. Pozwolicie, że dodam do nich wątek, może taki trochę mocniejszy. 80 lat temu z tego miejsca wywożeni byli ludzie za to, że byli Polakami, zabierani z domów,
bo tu wkroczyła armia sowiecka w 1939 roku. Oficjalna propaganda rosyjska dzisiaj mówi o tym, że Związek Radziecki wszedł w stan wojny 22 czerwca 1941 roku. To co się tu wydarzyło? To co się tutaj wydarzyło? Dzisiaj mówią, że to my jesteśmy winni temu, że obozy śmierci, również te, w których mordowano Żydów, powstały na polskiej ziemi. A przecież to oni wraz z Hitlerem wywołali tę wojnę. Wywołali tę wojnę i byli sojusznikami. Dzisiaj każdy Polak, który choć trochę dostrzegł w historii pewne wątki, wie, czym był pakt Ribbentrop-Mołotow. Każdy Polak wie, jak to się skończyło. To był pakt sojuszniczy. W 1940 roku, w 1939 najechali nasze ziemie z zachodu i ze wschodu i konsekwencją tego było wywożenie mieszkańców Przemyśla i ziemi przemyskiej, mieszkańców Kresów Wschodnich, mieszkańców połowy II Rzeczypospolitej zagarniętych przez Związek Sowiecki daleko na wschód. Ten sojusz nie przetrwał z różnych powodów, ale jednym było to, iż państwa osi Tokio, Berlin, Rzym nie zgodziły się na żądania Stalina, różne polityczne żądania, z których te najważniejsze to możliwość wpływów w Iranie i w Indiach, możliwość nadzorowania cieśnin Dardanele i Bosfor i walka o wpływy w Bułgarii i cały szereg innych rzeczy. To historia. Historii nie da się oszukać, ani napisać jej od nowa. Ona trwa w swojej prawdzie, nigdy nie złamią jej kłamliwe słowa. A to, co dzisiaj robi prezydent ościennego państwa, spadkobierca Rosji Sowieckiej, prezydent Putin, pułkownik KGB, instytucji państwowej, policji politycznej, która jest spadkobiercą NKWD, Naczelnego Komitetu Wnętrznych Dzieł, które było sprawcami tych wywozek syberyjskich. To hańba. To hańba, że ktoś taki dzisiaj nas obarcza winą za wybuch II wojny światowej. To hańba, że ktoś taki w instytucji Yad Vashem oskarża Polaków o antysemityzm. Nie pozwólmy na to. Mówmy i głośmy prawdę w każdym miejscu i w każdym czasie. Zasługuje na to Polska, ale przede wszystkim zasługują ofiary syberyjskiej tajgi. W dziejach Polski jest kilka słów kluczy, które jeśli ktoś je wypowie, to od razu przed oczyma ogromnej większości Polaków nasuwają się pewne obrazy. To Katyń i przestrzelona głowa oficera z strzałem w tył głowy. To Wołyń i mordowane polskie rodziny w nocnych pożarach. I to wreszcie Sybir. Kiedy choć chwilę o tym pomyślimy, to przymykając oczy słyszymy płacz dzieci, krzyk rodziców, których w bestialski sposób zabierano nocą z domów i nad ranem dostarczano do takich miejsc jak tutaj, a następnie wywożono bydlęcymi wagonami. Kiedy mówimy Sybir, to słyszymy miarowy stukot kół, cichy płacz dzieci, głodnych i spragnionych, bez wody, jedzenia i picia i zagubiony, bezwolny i taki przepełniony goryczą i niemożnością wzrok rodziców, którzy nie mogą tym dzieciom pomóc. Kiedy mówimy Sybir, to myślimy o tajdze, tundrze, kilkudziesięciostopniowym mrozie, traumie ludzi, którzy tam ginęli setkami tysięcy. Kiedy mówimy Sybir, to Sybir jest dla Polaków traumą kilkusetletnią. Poczynając od końca XVI wieku, kiedy w pierwszych wojnach z Rosją polscy żołnierze, którzy byli brani do niewoli jako jeńcy, wywożeni byli na tą Syberię. Ale to przede wszystkim koniec wieku XIX, czyli początek zaborów Polski, cały wiek XX. Pięknie Mickiewicz pisał o tych małych chłopcach, którzy jak rekruty na łańcuchach byli prowadzeni, wywożeni w kibitkach na Syberię. I to wreszcie lata 40. I to wreszcie współczesna nam historia. Ja dziękuję wam, pani prezes, wszystkim państwu, Sybirakom, za to, że trwacie w tej pamięci, utrwalacie w nas ją. Wy jesteście solą tej ziemi, trwajcie w tej pamięci. Wy wszyscy tu zgromadzeni, przez to, że uczestniczycie w takich wydarzeniach,
Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, jesteście solą tej ziemi. I trwajcie, i bądźcie nią. Bo jeśli soli zabraknie, czymże się solić będzie? Dziękuję. Proszę Państwa, zrobię coś, czego nie powinnam była robić, ale zrobię to. Jest tutaj z nami osoba bardzo nam bliska, która w wieku 4 lat tu, z tej rampy, była wywożona na Sybir. Stoi w kącie i się nie chce do tego przyznać, ale ja ją tutaj wyciągnę. Bardzo proszę, Asiu. Asiu, bardzo proszę. Podejdź, proszę. To jest pani, która jest oddana naszemu związkowi całą duszą i całym sercem. W miarę swoich możliwości i swoich sił pracuje dla naszego związku. W poprzedniej kadencji była prezesem naszego oddziału, teraz jest wiceprezesem naszego oddziału. To ona z tej rampy wyjechała na Sybir. Proszę Państwa, nam jest trudno mówić o tym, a szczególnie tak publicznie przed takim audytorium, dlatego ona się niechętnie wypowiada w takich sytuacjach, ale chociaż Wam ją pokażę. Dziękuję. No, ja mam dużo szczęścia. Mam szczęście, że wróciłam z Syberii jako bardzo chora. Plułam krwią, miałam gruźlicę. Mam szczęście, że do tej pory żyję. Mam 84 lata, a jestem po 16 operacjach. Mam szczęście, że mogłam wstąpić do Związku Sybiraków. Natomiast jedno jedyne spełnienie marzenia mi się nie spełniło, ponieważ będąc dzieckiem, mając 10 lat, jak wróciłam do Polski w 40, koniec 45, początek 46 roku, marzyłam być nauczycielką. I sobie myślę, Boże, ja to wszystko opowiem, gdzie tylko będę mogła. Będę chodziła do szkoły, opowiem jak to było, jaka byłam głodna, jak umieraliśmy z pragnienia, z głodu, wszystko to opowiem. I jak dożyłam już takich lat, że mogłam starać się o pójście do szkoły średniej, więc oczywiście do szkoły pedagogicznej w Przemyślu. Ktoś tutaj wspomniał z przemiłych przedmówców przede mną, że musieliśmy być cicho, kłamać. Ja sobie tak nie zdawałam z tego sprawy. Ja sobie myślałam, zaraz to wszystko powiem, ale trzeba było napisać podanie i życiorys, więc napisałam. I pamiętam słowa tego życiorysu do dzisiaj. Skoro dopuściłaś mnie, Stasiu, do głosu, to teraz musisz mi kopnąć w kostkę, kiedy mam skończyć. Ale to muszę powiedzieć, że napisałam tak. W czasie II wojny światowej, w 1940 roku, 10 lutego, zostałam wywieziona wraz z rodziną na Sybir i opisałam całą gehennę przeżycia na Syberii. Oczywiście podanie poszło, egzamin zdałam, jestem w korytarzu szkoły pedagogicznej, nie mam jej na liście, a wiem, że zdałam. Syn się, Boże, to co się stało, dlaczego mnie nie ma? Ale akurat wyszła pani dyrektor i woła mnie, Kudziówna, proszę do mnie. No to przyszła, ona mówi, coś ty to napisała. Ja mówię, a co się stało? No co ty za bzdury to opisujesz? Ty jak ja cię mogę tutaj przyjąć do szkoły, jak ty takie kłamstwa napisałaś? Ja mówię, nie proszę panią, pani dyrektor, to nie są kłamstwa. I ja bardzo chcę być przyjęta. A zmienisz życiorys, to ja cię przyjmę, bo jesteś bardzo mądrą dziewczynką. To co ja mam napisać? A ja ci podyktuję, napisz. Napisz tak, że w czasie II wojny światowej, w czasie zawieruchy wojennej, znalazłam się na terenie Związku Radzieckiego. Jaka byłam szczęśliwa. Jak dziękowałam Bogu codziennie przy pacierzu, że mogłam się znaleźć na terenie Związku Radzieckiego w takim dobrobycie i wrócić szczęśliwie do Polski. Powiedziałam, nie, nie napiszę. I proszę Państwa, nie zostałam nauczycielką, i nie zostałam mi dane, żebym mogła opowiadać. Przez 50 lat siedziałam, pracowałam z ludźmi, z którymi teraz spotykam się. Przy jednym stole okazało się, że siedzieliśmy razem. A okazało się, że to byli Sybiracy, a ja o nich nie wiedziałam. Dziękuję bardzo. Szanowni Sybiracy, pani minister, panie marszałku, panie prezydencie, panie pułkowniku, wszyscy samorządowcy, panowie wójtowie,
Szanowni Państwo i droga młodzieży, bo to, tak jak Pan Prezydent powiedział tutaj, i Pan Marszałek, i Pan Wójt podkreślił, to młodzież jest przyszłością narodu i to Wy kiedyś będziecie nieść ten kaganek. Gdy 10 lat temu zaczęliśmy tworzyć scenariusz do rekonstrukcji historycznej na nieludzką ziemię, scenariusz do rekonstrukcji, którą wykonywaliśmy wspólnie z Sybirakami, to właśnie życiorys Pani Asi był takim... mamy Pani Asi był takim... był taką podstawą do realizacji całego widowiska. Ten magiczny dzień wtedy, gdy wróciliśmy do tych wspomnień, przeniósł nas 70 lat wtedy wstecz. Dzisiaj minęło od tego czasu 10 lat. Żeby zrozumieć tak naprawdę Waszą Gehennę, Gehennę Sybiraków, to, Szanowni Państwo, trzeba zapoznać się z tą literaturą. Z tą literaturą, o której tutaj już moi przedmówcy wspominali. Musimy uczyć się historii. Tajga jest jak dżungla. Tajga zaciera ślady wszelkiej bytności ludzi. Już 10 lat temu, gdy razem z moim przyjacielem Adamem Kaczyńskim wybraliśmy się w daleką północ, wybraliśmy się do Archangielskiej Oblasti, były jeszcze widoczne ślady tych specposiołków, do których zsyłani byli Polacy. Były resztki baraków, były resztki poprzewracanych, zmurszałych krzyży i resztki grobów. Dziś, 10 lat później, nie wiem jak wyglądają te miejsca, ale ta tajga za chwilę zatrze te ślady. Za chwilę może zabraknąć świadków tych wydarzeń. I to my wszyscy mamy obowiązek nieść to świadectwo, nieść je w prawdzie, w pełnej prawdzie. Tutaj Pan Prezydent, Pan Wójt też podkreślali konieczność mówienia tej prawdy. Polacy z wywózek, Polacy z tej Gehenny wracali różnymi drogami. Pierwsza okazja do powrotu nadarzyła się przy tworzeniu armii generała Andersa. To wtedy 1/3 z tych trzech transportów dotarła do miejsc formowania polskiej armii i z Andersem wyszli na Bliski Wschód. Później kolejną okazją było tworzenie pierwszej armii Wojska Polskiego, pierwszej dywizji piechoty na początku, później przemianowanej w pierwszą armię Wojska Polskiego. Ci ludzie nie patrzyli na to, kto stoi za zapleczem politycznym tej armii. Oni szli, żeby wyjść z tej nieludzkiej ziemi. I dzięki temu wrócili do kraju. I tym żołnierzom w mundurach pierwszej armii należy się taki sam szacunek, jak żołnierzom armii generała Andersa. Nie wolno ich dzielić. Tym, którzy zdobywali Monte Cassino i tym, którzy zdobywali Kołobrzeg, walczyli o Wał Pomorski i Berlin, należy się taki sam szacunek. Szanowni Państwo, żeby zrozumieć też tą Gehennę Sybiraków, trzeba przemierzyć te tysiące kilometrów. Właśnie jadąc pociągiem na trasie Moskwa-Archangielsk, przez ten bezkres tajgi, potem w Karpagory, potem z Karpagor rzeką, bo nie ma innych dróg, poruszaliśmy się w głąb, potem traktorem, docieraliśmy do tych specposiołków w głębi tajgi. Ta podróż nasza, tam i z powrotem, trwała 2 tygodnie, aby tylko zobaczyć te miejsca. Podróż Sybiraków trwała ponad miesiąc, czasami nawet do 2 miesięcy, w tych właśnie wagonach. Można powiedzieć, że dzisiaj szacunki mówią o tym, że około 30% z tych trzech wywózek nie wróciło do kraju. 30% zmarło w ciągu tych lat na zesłaniu. Ale nie można określać, ja się nie zgadzam z tym, żeby określać te liczby procentowo. Ponieważ jak czyta się wspomnienia sybirackie, bardzo często też wspaniałe wspomnienia wydawane przez ośrodek Karta. Pamiętajmy, że Syberia to jest tylko taki synonim. To była daleka północ, to były tereny Syberii oczywiście, ale też Kazachstan. Ta straszliwa wywózka do Kazachstanu. Te warunki, które tam panowały, są nie do opisania. Jak czyta się te karty, to proszę mi wierzyć, że łzy same cisną się do oczu.
Dlatego cierpienia tego nie można wyrażać procentami. Bo każdy przypadek był indywidualny. Nieśmy ten kaganek wiedzy. My właśnie jak wtedy z Adamem byliśmy na, w tej naszej podróży. Taką anegdotę na koniec opowiem. Jechały w pociągu takie trzy babcie, w tym jedna przygłucha. No i jak się innostraniec pokaże na tamtych terenach, to jest sensacja, tak? Więc jedna się pyta, kto to? Paliaki. Kto? Paliaki. Kto? Paliaki. A co, przyjechali ciąć tajgę czy drogi budować? I szanowni państwo, tak może delikatnie humorystycznie kończąc to nasze spotkanie tutaj, pokazuję pewien obraz rosyjskich ludzi, tak? Tam. Jak oni patrzą na nas. Po tylu latach oni pamiętali, po co Polacy tam przyjechali. Po co zostali zesłani w tą nieludzką ziemię. Po co swoimi prochami użyźnili tą tajgę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jesteśmy dzisiaj my, nasz związek, jesteśmy zaproszeni do Medyki. Jestem upoważniona do tego, żeby państwu przedstawić to, co będzie działo się w Medyce. Medyka ma swoich obywateli, swojej miejscowości, którzy również byli wywożeni tutaj z Przemyśla na Sybir w tamtych pamiętnych czasach. Nie wszyscy, gdy mnie zapytano o nazwiska ludzi przynależnych do naszego związku, to okazało się, że do naszego związku nikt prawie z Medyki samej się nie zgłosił. Chociaż się zgłosili z ościennych miejscowości. Bo po prostu nie dożyli ci ludzie tego, żeby się gdziekolwiek zgłosić i upamiętnić swój pobyt na Syberii oficjalnie, rejestrując się. Oni doszli do tego, kto z ich miejscowości był wywieziony. I w tę 80. rocznicę zaufundowali tablicę z nazwiskami tych rodzin, tych osób, którzy stamtąd zostali wywiezieni na Sybir. Przez dwa dni w Medyce trwają uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy wywózki na Sybir mieszkańców Medyki. Ja państwu tylko krótko powiem. Dzisiaj o godzinie 15 jest msza święta w kościele parafialnym w Medyce. O 16 jest rekonstrukcja historyczna na posesji numer 83, przedstawiająca jak to wyglądało, cała ta wywózka. O 16.30 jest marsz milczenia do stacji, na stację w Medyce i zapalenie zniczy, złożenie kwiatów i hymn ku czci w pamięci tych zesłańców z Medyki. Ja natomiast, jeśli to już jest wszystkie wystąpienia, chciałabym państwu bardzo, bardzo trzykrotnie i wielokrotnie bardzo podziękować za tak liczne przybycie. Nas nie jest mało, bo każdy z nas tutaj liczy się razy 10. Taką mamy moc sprawczą, jeśli chodzi o nasze oddziaływanie. Dlatego ja jestem przekonana, że to nasze tutaj bytowanie, ta nasza obecność w tym miejscu ma swój wymiar i swoje skutki będzie miała w przyszłości. Chociażby w postaci tych młodszych naszych tutaj wnuczków i prawnuczków, którzy na pewno poniosą, mam tutaj właśnie, z mojej rodziny jest 10-latek, witam ci serdecznie, kochanie, patriota i obecny z Warszawy przyjechał i obecny na tym naszym dzisiaj święcie. Bardzo dziękuję wszystkim za to przybycie. Zapraszam wszystkich do Medyki, zapraszam wszystkich do szczególnie tutaj nauczycieli i młodzież będącą, do nas ściągania po szkołach, po klasach na spotkania. Zawsze chętnie w tym uczestniczymy. Dziękuję bardzo. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Medyckiej, w imieniu Gminy Medyka, Centrum Kulturalnego w Medyce, Instytutu Pamięci Narodowej również i wszystkich tych, którzy przyłączyli się do organizacji tego niemałego dla nas przedsięwzięcia.
80. rocznica wywózki na Syberię ze stacji Medyka. Ta zaplanowana czystka, która rozpoczęła się 10 lutego, miała także miejsce w 1940 roku. Miała także miejsce swoje w Medyce. Odtworzymy tutaj losy autentycznych mieszkańców Medyki, którzy tutaj mieszkali. To będzie na podstawie książki Stanisława Opałki, Chłopiec z Medyki. Pan Stanisław żyje jeszcze, mieszka w Stanach Zjednoczonych. Miał przyjechać do nas, odwiedzić nas, bardzo się cieszył nawet na ten moment, ale no niestety... Przysłał nam list. I ten list będzie odczytany. Władze ZSRR traktowały wywózki nie tylko jako formę walki z wrogiem, ale także elementy eksterminacji polskich elit, a przede wszystkim możliwości wykorzystania tysięcy osób jako bezpłatnej siły roboczej. Katornicza praca syberyjskiej tajzy, przysięgającym kilkudziesięciu stopni mrozie, głodzie i chorobach zabijały wielu zesłańców. Była to przemyślana, planowo przeprowadzona zbrodnia na polskim narodzie. Początek deportacji na masową skalę umożliwiło Sowietom zaanektowanie wschodnich województw Rzeczpospolitej, usankcjonowane tajnym protokołem dołączonym do paktu Ribbentrop-Mołotow w dniu 23 sierpnia 1939 roku. Po 17 września tego roku, kiedy Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski, na zagarniętych przez nią terenach rozpoczął się terror na niespotykaną dotychczas skalę. A wywózka setek tysięcy Polaków, o której zdecydowali najwyżsi przedstawiciele władz sowieckich, również Józefem Stalinem, szefem NKWD, Ławrentiniem Berią oraz ludowym komisarzem spraw zagranicznych Wieczysławem Mołotowem na czele, była przeprowadzona precyzyjnie. Zarządzenia dotyczące deportacji wydano w Moskwie już w grudniu 1939 roku. Na ich podstawie sporządzono instrukcje dla terenowych komórek NKWD odpowiadających za oczyszczanie zachodnich części sowieckich republik Ukrainy i Białorusi. Deportacje były realizowane według imiennych spisów opracowanych przez funkcjonariuszy NKWD przy współpracy miejscowych komunistów. Wysiedleni mieszkańcy Kresów Wschodnich byli często zaskakiwani przez Sowietów w nocy lub o świcie, a następnie zmuszani do najszybszego spakowania się, zabrania ze sobą najpotrzebniejszych rzeczy i prowiantu. Deportowano często całe rodziny, kierowano na dworzec kolejowy, na którym oczekiwały już niecierpliwie wagony. Panujące w nich przepełnienie, chłód, fatalne warunki sanitarne oraz niedostatek wody pitnej wpływały bardzo znacząco na odsetek śmiertelności już w czasie trwającego wiele tygodni transportu. Proszę Państwa, odtwarzamy na podstawie książki, jak wspomniałem, Stanisława Opałki, Chłopiec z Medyki. Oczywiście jest to rekonstrukcja, tylko i wyłącznie zdarzeń, ale gromadzimy się nie tylko wokół samej rekonstrukcji scenicznej, plenerowej, ale wokół tych ludzi właśnie, którzy zostali stąd wywiezieni, którzy przeszli gehennę, którzy już nie wrócili nigdy, którzy zostali z pociągów wyrzucani, gdy zmarli. Gromadzimy się, żeby ich uczcić. Tu chodzi o pamięć. I to bardzo cieszę, że jest was tak wielu. I pamiętamy o tym. I będziemy pamiętać. Opałków spotkało to samo, co wielu. Co tysiące rodzin wywiezionych z Polski. Przyjrzyjmy się temu teraz z bliska, jak to wyglądało. To jest żywa lekcja historii. Przypomnienie dla niektórych,
a wskazanie, że coś takiego było, też dla licznej grupy. Pamiętajmy o tym. Chyba zacznisz to, by wy ukazali sowieckują włoscy, wierzy w imperialistyczne wrogi sowieckowa Sojuza. Skażycie mnie, twarza usta. Eta Jeremia pod twoim nadzorem, tak? Tak. Ja tu jestem sołtysem. Jak tu sołtys, wysłuchaj. Sowiecka władza szuka wrogów komunista. Skażycie mnie, twarza usta. Chudzi o Tomas. Ty znajesz, gdzie on żyje? Ja tu sołtysem jestem niedawno. Nie wiem, gdzie on mieszka. Stop, nie wiesz, co ty? Nie pogrój manewru sowieckiego włoski. Co ty? Ja patrzyłem ostatni raz. Gdzie on żyje? Gdzie żyje wróg sowieckiego sojuza? Kupcie Tomas, gdzie? Dobry, ja? Co ty, nie pan, ty nie znasz? Chudzio, Tomasz. Mieszka pod Dębiną, przysiółek taki, jak się jedzie na siedliska. Proszę. Proszę. A Cybulska Kornelia? Cybulska Kornelia to żona organisty. Tak. Mieszka niedaleko kościoła. Sura Maria, ty znajesz? 150 metrów stąd, na wschód. Proszę. A kolonista, Opalko Leon, gdzie jest? Gdzie jest on? Nie to nie majesz? Do palaki, słyszysz? Społocz, społoczny, gdzie on? Gdzie on? Nie pani majesz, ty pojedziesz, Danieko. Znajesz to, ty białe niedźwiedzie? Znajesz? O, ty poznasz, Danieko. Gdzie on, panienko, Leon? Gdzie on żyje? Gdzie? Хорошо, Солтис. Ты еще рано научиться развивать советскую власть. Вытекай, давай. Солдаты, просто ку мне дня. Антон, стой, становись! Bystra, bystra, ale to nie kanikuły. Wy dwa, Kuczko Tomas. Ty, Kordelia. Tak, tak, tak. Ty, Sura Maria. Tak, tak. Masz nic. Wystytucznie opalko, za mną. Tak, tak. Tak, kurde. Mamy dalej, bystra. Ta cała jedzacja, wy was przesiedlaje. Gdzie wy przesiedlacie? Gdzie wy możecie? Wy mamy małe dzieci!
A to znaczy nabytki przez zwierzętami w szkole! Mołca! Mołca! Dawaj, dawaj! Jezu! Dwie łopatki. Dwa? Dwa? Nie. Żona Kornelia. Syn Lonki. Nie trzymałem, tak? Dobrze, Luka. Kasa dwie. Stanisław. Stanisław, syn nie. Dwa? Edward, 3 lat. Wolek, 6 lat. Sto. Tadeusz. Skażycie, gdzie Tadeusz? Ja się wymacam. Ma taki zwyczaj, Lotki, nie idź! Wytrzyj! Ja po to ma być zwierzi. Zwierzi to, że wrzucasz i ciepły obieś. Dawaj, dawaj! Ja cię obywamy sam! Tak, chodź! Chodź, idę pomagać. Tu, taki raz zawód. Dzięki, chodź! Co ty? Jezus, Maria! Dawaj, już opałka. Przyszedł na dawaj, jesteś poszedł. Jest. Zachodzi znowu, pomagaj. Dawaj, dawaj, dawaj! Adri? Adri, chwila, Adri, chwila, Adri, chwila, Adri, chwila, Dawaj, tam rady na sobie.
Dawaj, no dawaj! No dawaj, Maciej! Żywa, żywa!
Twoje stana w oddalu, dawaj! Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bądź nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego
Zostawcie! Przysłał nam list, który odczytamy. Osiemdziesiąt lat temu, tu, w Medyce, Rosja popełniła wielką zbrodnię na człowieku. Deportację niewinnych Polaków na Sybir. Ja miałem 7 lat i razem z moją rodziną byłem aresztowany i deportowany na Sybir, do obozu pracy. 10 lutego 1940 roku było zimno, minus 15 stopni mrozu. Trzech rosyjskich żołnierzy z karabinem i bagnetem w ręku przez siłę weszło do naszego domu. Mama wstaje i widzi przed sobą żołnierzy. Gdzie mąż? Mówi żołnierz. Ojciec przychodzi w pół ubrany. Stań pod ścianą! Mówi żołnierz. Musicie opuścić wasz dom przez komendę naszej władzy. Macie pół godziny. Żołnierze dali rozkaz. Mama budzi dzieci. Bolek ma 6 miesięcy. Edek ma 3 lata. Staszek 7 lat. Danka 13. Longin 15. Tadek 17 lat. A gdzie mamy mieszkać? Pyta ojciec. Do stacji kolejowej, odpowiada żołnierz. Mama ubiera dzieci na ciepło. A ojciec dostał komendę, by przygotował wóz do jazdy do stacji kolejowej. W tym samym czasie żołnierz poinformował, by wziął zapas jedzenia na tydzień. Ojciec wyczuł tą trudną sytuację i wrzucił narzędzia stolarskie do wozu. Jeszcze było ciemno. 6 godzina rano. Dzieci powolnie wychodzą do wozu. Karawan opałków ruszył do stacji kolejowej. Ojciec, Longin i Tadek szli za wozem, razem z 3 żołnierzami. Kiedy wóz ruszył, każdy z nas patrzył w stronę naszego domu. Cała gospodarka została. A kto będzie karmił krowy? Jeden z dzieci zapytał. W przestrzeni była tylko cisza. Tylko było słychać wycie psa. Kiedy dotarliśmy do stacji kolejowej, tu, w świt dnia, zastaliśmy pełno ruchu rosyjskich żołnierzy i wiele konnych wozów, a w nich skazanych ludzi. Po kolei wóz za wozem był umieszczany obok otwartych wagonów. Gdy wóz podjechał obok pustego wagonu, ludzie jak zwierzęta, dzieci, starsi, babcie, wchodzili do wagonu. Nie było oporu. Kiedy wagon był pełny, drzwi wagonu trzasnęły. Los człowieka został w rękach Rosji. Rosyjscy żołnierze nie mówili, gdzie ten pociąg jedzie.
a ci w zamkniętym towarowym wagonie wiedzieli – na Sybir. Tak to było. W marcu 1942 roku ojciec postanowił opuścić nasz obóz pracy na Sybirze. Z całą rodziną ruszyliśmy w drogę. Dokąd? Na południe, ojciec powiedział. Ojciec nie chciał, żeby jego dzieci żyły pod komunizmem na zawsze. 2000 kilometrów i wiele czasu dotarliśmy do Uzbekistanu. Tu, w Uzbekistanie, życie było trudne. Bolek, Longin i ojciec umarli. Mama została z trzema małymi dziećmi. Postanowiła utrzymać cel ojca, by wyjechać z Rosji. W jednym dniu ruszyliśmy w drogę. Dotarliśmy do Krasnowrocka, nad Kaspijskim Morzem. Stąd do Iranu, dalej do Pakistanu, Indii i Meksyku. W 1946 roku znaleźliśmy się w Ameryce, w mieście Utica, w stanie Nowy Jork. Teraz mieszkam w Sunset Beach, w stanie Północnej Karolinie. Napisałem książkę pod tytułem Chłopiec z Medyki. W książce piszę o chłopcu, który był deportowany przez NKWD z Polski na Sybir w czasie II wojny światowej. Było to 80 lat temu. Dzisiaj Rosja mówi, tego nigdy nie było. My wiemy inaczej. Znamy prawdę. Dzisiaj obchodzimy rocznicę. 10 lutego 1940 roku, gdzie w Polsce, w Medyce, wywozili niewinnych Polaków na Sybir. Dzisiaj oddajemy im honor. Tym, którzy przeżyli areszt, deportację, głód i śmierć. Historia jest ważna, bo dziś w Rosji, 80 lat później, dzieje się to samo. Mówię wam to ja, Stanisław Opałka. Prosimy teraz o minutę ciszy. Dziękuję. Zapraszamy do nas rekonstruktorów, którzy są tutaj obok. To jeszcze nie ostatni akcent naszej dzisiejszej uroczystości. Rozpoczynamy teraz taką część bardziej oficjalną. Już z rekonstruktorami przy nas, tutaj obok. Zapraszamy do ustawienia się tutaj, tak. O, dobrze, dokąd, tak. Bardzo.
tutaj, tak? Jest, o. W tej części już bardziej oficjalnej myślę, że powinniśmy nagrodzić ich brawami, wielkimi brawami. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ten niemały wysiłek włożony nas wszystkich tutaj. Muszę się, przepraszam, tak ustawić, żeby nam tutaj nagłośnienie nie piszczało. Ten wielki wysiłek włożony właśnie w przygotowanie tego wszystkiego, całych uroczystości 80. rocznicy wywiezienia ze stacji Medyka na Syberię, kosztował też jakieś pewne wyrzeczenia. Oni ponieśli je, przygotowywali się, szukali tych ubrań, których już naprawdę niewiele jest w naszych szafach, gdzieś w stodołach, strychach, ale coś się znalazło i wiele z tych rzeczy trafiło do nas po ostatniej rekonstrukcji, którą mieliśmy prawie 2 lata temu. Powrót Medyki do granic Polski. I teraz znowu trafiają do nas rzeczy. I pewnie nie będzie to ostatnia rekonstrukcja, a będzie ich więcej, myślę. Będziemy przypominać o tym, bo jaki jest cel? Cel jest jeden. Pamiętać. I będziemy próbowali to ciągle robić. Historii nie da się wymazać. Jak wiemy, kto ją wymazuje, fałszuje, a tacy są, to chyba źle kończy. W naszym narodzie staramy się jednak prowadzić to w zupełnie inny sposób. Teraz będzie taka część oficjalna. Zapraszam o przygotowanie się delegacji, które złożą znicze i kwiaty tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie w przyszłości, niedalekiej przyszłości, będzie wisiała tablica. Będzie to tablica poświęcona właśnie wywiezionym z tej stacji. A jak dowiedzieliśmy się wczoraj też, z tej stacji, proszę Państwa, wywiezionych było 1110 osób. Tak w przybliżeniu, bo nie jest to może pełna jakaś liczba, ale historycy określają ją na około 1110 osób. I jest to stacja, którą NKWD wybrało jako stacja transportowa, do której nie doczepiano gdzieś wagonów wcześniej. To jest pociąg, który wjechał tu właśnie na tą stację. Tutaj pakowano ich w takiej właśnie liczbie i już nie dołączano, bo czasami było to tak, że ten pociąg zatrzymywał się w różnych miejscowościach, dołączano wagony, dopychano ludzi, a tutaj była to stacja początkowa. Trwają rozmowy z władzami kolei. Prowadzi je Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie, aby ta tablica tutaj zawisła. Jest to oczywiście wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Medyckiej, bo kto, jak nie my, prawda, medyczanie, musimy pamiętać o tych, którzy zostali wywiezieni z Medyki, ale także z tych okolicznych wiosek. Prace idą bardzo, bardzo dobrze, jeśli chodzi o tablicę. Jest nadzieja też, i tu mamy związaną element z rekonstrukcją. Mamy wagony, proszę Państwa, stare 2 wagony. I te wagony chcemy ustawić tutaj niedaleko, dosłownie 50 metrów stąd. Będą stały wagony z tamtych lat, z tamtych czasów. I one będą przypominały, obok tej tablicy będą przypominały, że było tu takie wydarzenie. Będzie to też takie miejsce poświęcone kolejnictwu. Myślę, że dojdzie to do skutku, choć z niemałymi oporami, prawda, jakoś to idzie, ale jedna strona, druga, każdy ma swoje wymagania. Myślę, że uporamy się z tym wszystkim i oni, i my. Teraz, proszę Państwa, chciałem delegacją oddać
głos jeszcze, ale zanim to nastąpi, poproszę tutaj do mnie pana wójta, którego witam bardzo serdecznie, pana wójta gminy Medyka, pana Marka Iwasieczko, który tak dzielnie nam odegrał rolę sołtysa tuż przed domem. Brawo. Drodzy Państwo, była to druga inscenizacja historyczna, którą pierwszą mieliśmy 2 lata temu, pamiętacie zapewne, ale nie wszyscy, jak wiem, byli na tamtej. Tematyka, można powiedzieć, zbliżona, bo chcieliśmy w tej inscenizacji pokazać, jak poszarpane i tragiczne były losy naszej ojczyzny. To ta poprzednia i ta dzisiejsza zwłaszcza jest też dla nas lekcją historii dla młodszego pokolenia, dla młodego pokolenia, a dla nas to jest moment do przypomnienia tego, co przeżyli nasi rodzice, bracia, starsze pokolenie, to, którego często już nie ma, zostały tylko resztki Sybiraków. To między innymi w tej inscenizacji mieliśmy też zamiar oddać hołd tym ludziom, którzy tak bardzo wiele wycierpieli. To też na mszy świętej modliliśmy się pod przewodnictwem księdza proboszcza za tych, którzy pojechali na tą nieludzką ziemię, by tam niestety skończyć życie. I naszą tutaj rolą jest, drodzy Państwo, byśmy tą pamięć historyczną kształtowali, byśmy tą pamięć o tych ludziach zachowywali. Ale też jest dla nas wniosek do wyciągnięcia taki, żebyśmy byli jako naród, jako państwo, jako ten mały nawet nasz samorząd zwarci, byśmy byli, mieli tożsamość narodową, byśmy się razem trzymali, a nie kłócili, tak jak to ma często miejsce, jak słyszymy chociażby w naszym Sejmie. Bo spierać się trzeba, ale trzeba się trzymać razem, byśmy zachowywali taką siłę, by w razie zagrożenia, byśmy mogli się obronić i powstrzymać tych, którzy mają takie zapędy, jak tutaj było dzisiaj pokazane. Wiadomo, że słabego każdy kopie, każdy wywozi, jak tutaj dzisiaj było też zaznaczone. Natomiast silnego nie każdy się ima, bo się go po prostu boi. I uważam, że myśmy powinni też, my jako naród, jako państwo, powinniśmy tą tożsamość zachować, siłę tego państwa też zaznaczać. Wiem, że o to bardzo dba nasz rząd, byśmy byli silnym, mocnym państwem, nie na kolanach. I to jest, myślę, ważne dla nas, żyjących tutaj, a także tych, którzy przyjdą po nas. Naszym następnym pokoleniom musimy przekazać dobrą gospodarkę, dobre państwo, dobrze rządzone, bezpieczne, ze strukturami. Te struktury są nakreślone naszego państwa i dość one mocno są ustanowione i są bardzo dobre, tylko trzeba je po prostu trzymać, dalej pielęgnować tej wolności, tego patriotyzmu. To jest, drodzy państwo, nasze zadanie. Począwszy od samorządu, poprzez szkołę, poprzez wszystkie instytucje, które temu bezpieczeństwu służą. A my jako naród powinniśmy być zjednoczeni, zwarci, silni do tego, byśmy zachowali właśnie naszą tożsamość, byśmy tą historię, która się pisze też z dnia na dzień, byśmy tą historię mogli mieć stabilną, byśmy mogli mieć tą historię też pamiętali, przekazywali tą pamięć następnym naszym pokoleniom. Wiele pracy tutaj włożyło nasze stowarzyszenie. Pod kierownictwem pana Mariusza przygotowała się do tego od wielu dni, tygodni, nawet miesięcy, bo zamysł powstał zaraz po tamtej rekonstrukcji. Stąd bardzo dziękuję tutaj stowarzyszeniu za tą pracę, współpracę. Wszystkim Państwu tutaj, którzy występowali, statystom, tym, którzy szukali mundurów, szukali różnych rzeczy, jak widzę, bardzo mocno gdzieś tam były wygrzebane ze strychów, ale jak widać, to się wszystko przydaje chociażby po to, byśmy mogli pokazać takie wydarzenia, które były 80 lat temu młodemu pokoleniu. Myślę, że piękny dzień i wieczór, ale tylko we wspomnieniach. Że nie w realu. Bogu dzięki, że my nie musimy cierpieć, że my nie musimy patrzeć na wyciąganie naszych dzieci z domów,
naszych matek, rodzin. To jest wielka sprawa, stąd myślę, że też odpowiednią lekcję z tego dzisiejszego wieczoru potrafimy wszyscy wyciągnąć. Bardzo dziękuję panie Mariuszu za tą inscenizację, za tą rekonstrukcję, państwu za tak liczną obecność. Przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Kilkakrotnie nas było więcej dzisiaj niż na tej dwa lata temu. Ale to też powaga sytuacji, powaga sprawy pokazuje to, że potrafimy się też odpowiednio tutaj zachować, jeśli chodzi o tego typu właśnie przygotowanie wydarzenia. Bardzo dziękuję panie Mariuszu, że państwu jeszcze coś będzie? Jeszcze tak, bardzo dziękuję panie Mariuszu za te przygotowania. Życzę państwu jeszcze wielu wrażeń, trudno powiedzieć miłych, bo te wrażenia dzisiaj są może mniej miłe, ale na pewno ku pamięci służą tej właśnie pamięci osób, które oddały życie. Jaki będzie dalszy, jeszcze plan mamy tutaj taki dalszy właśnie, jak on będzie wyglądał? A więc będzie, w tej chwili nastąpi złożenie przez delegację kwiatów i zniczy tu pod tym miejscem, w tym miejscu, pod tą stacją. Następnie krótkie przemówienia, jeśli ktoś będzie chciał z delegacji coś powiedzieć, prawda, więc będą krótkie przemówienia. Następnie po tych przemówieniach zostanie odśpiewana rota. I chciałbym, żeby bardzo, żeby państwo odśpiewali z nami tę rotę głośno. Zaśpiewamy rotę a cappella. A później dopiero po naszej jednej wzrotce, bo bardzo proszę tylko o jedną wzrotkę. Po tej jednej wzrotce zagra nam orkiestra rotę. Po zakończeniu roty poprosimy wtedy państwa o złożenie tych zniczy, któreście tutaj ze sobą przynieśli. I bardzo proszę tylko trzymać się takiego rygoru, żeby to była flaga biało-czerwona. A więc tak układamy znicze, że najpierw białe do ściany, a czerwone tu bliżej. Będą nam tutaj pomagać, prawda, też przy tym układaniu. I to będzie, proszę państwa, nasz ostatni wtedy element tych uroczystości 80. rocznicy wywózki ze stacji kolejowej Medyka w głąb Rosji. Proszę teraz delegację samorządu gminy Medyka w osobie pana wójta Marka Iwasieczko. Proszę o złożenie znicza. W imieniu Sybiraków znicz złożą przedstawiciele zarządu Polskiego Związku Sybiraków w Przemyślu. Zapraszamy. Proszę o podchodzenie delegacji do złożenia tutaj, koło mnie. Bardzo proszę tych, którzy będą składać, żeby tutaj stanąć koło mnie. Stowarzyszenie Kombatantów w Choryńcu Zdroju, okręg roztoczański. Proszę bardzo. Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie.
imieniu kolejarzy, regionalna sekcja Związku Kolejarzy z Przemyśla. Bardzo proszę. Kolejarze również znicz zapalą. Pan Andrzej Kościuk, naczelnik sekcji przewozów i eksploatacji i pan Mariusz Cynar, zastępca naczelnika sekcji przewozów i eksploatacji w Żurawicy. Przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Medyckiej, pani Ewelina Kochanik, pan Tomasz Kowal i pani Sylwia Szczygieł-Chomik. Proszę państwa, są z nami sybiracy, żyjący sybiracy z Medyki. Dwie osoby mamy tutaj i bardzo bym poprosił, żeby one nam się tutaj pokazały. Poproszę panią Sylwię Szczygieł-Chomik, aby pokazała tutaj państwu miejsce złożenia znicza. Proszę państwa, pani Danuta Sura, proszę bardzo, werbel. Pani Danuta Sura jest sybiraczką, która została wywieziona w wieku 2 lat. Jest także pani, z nami pani Helena Pawłucka. Zapraszam obydwie panie tutaj do nas bliżej. Tutaj do nas bliżej. Proszę państwa, to taki zupełnie inny, niespodziewany gest, bo panie nie wiedziały, że to tak nastąpi. One się bały naprawdę tutaj, to są po prostu skromne osoby i my się z tego bardzo cieszymy, że one są z nami. I dlatego my składaliśmy hołd tym, którzy odjechali, ale też i wam składamy ten hołd. Poproszę o brawa. Dobrze. Dziękujemy bardzo i te miłe słowa były też skierowane do nas wszystkich. Proszę państwa, nadszedł teraz czas do odśpiewania roty. Poproszę pana Marka Kościelnego, członka naszego stowarzyszenia, o zainicjowanie roty. Odśpiewajmy wspólnie jedną zwrotkę. Po nas zagra od razu orkiestra. Nie rzucim w ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzeć mowy, polski my naród, polski.
bramy, by nas rębił wróg. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Proszę teraz księdza proboszcza Mariusza Rybę w parafii Medyka o modlitwę za wywiezionych, o modlitwę z tego miejsca. Zmarłych, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, teraz nastał moment podziękowań. Jeszcze została nam chwila na podziękowania. Chciałbym podziękować najserdeczniej, jak tylko mogę i umiem, podziękować wszystkim rekonstruktorom, żeście wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Byliście naprawdę wspaniali. Wasza gra była, nawet się nie spodziewałem, że taka będzie piękna. To było naprawdę dobre aktorstwo. Zrobiliście wiele, wcieliliście się, wczuliście się w sytuację i zrobiliście to, rzekłbym, profesjonalnie, naprawdę. Widziałem też parę rekonstrukcji. Naprawdę było super. Brawa dla Was. Brawa jeszcze raz. Chcę podziękować członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Medyckiej. Nie będę wymieniał ich z imienia nazwiska, ale jest ich wielu, naprawdę. Pomagali w przygotowaniu tego wszystkiego. Było to naprawdę ogrom prac związanych z tą uroczystością. Brawa dla nich również. Proszę Państwa, bym chciał podziękować osobom zaangażowanym w to, aby ta tablica powstała tutaj, aby te wagony stanęły tutaj. Dziękuję panu Zygmuntowi Łach, radnemu gminy Medyka, który wspiera mnie tutaj w tej działalności. Dziękuję panu wójtowi Markowi Wasieczko, który również wspiera nas w tej działalności, aby to miejsce zostało uczczone i upamiętnione właśnie w taki sposób. Chciałem podziękować radnym, którzy się włączyli również w przygotowanie tej imprezy, bo to były rozmowy z ludźmi o szukanie jakiejś tam odzieży, prawda, o transport, namawianie, żeby do uczestnictwa dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję dzieciakom ze szkoły podstawowej, którzy uczestniczyli w tym wszystkim. Naprawdę to spora grupa i taka grupa, która chciała. Cieszę się, że są w to zaangażowani. To jest żywa lekcja historii dla nich. Dziękuję kołu gospodyń z Medyki. To jest również poczęstunek, który przygotowali wcześniej. Wczoraj mieliśmy prelekcję i było to właśnie. Zawsze są z nami, nam uczestniczą i pomagają nam. Dziękuję Wam bardzo za to.
Dziękuję Gminnemu Centrum Kultury na czele z panią Bernadetą Golik i jej pracownikami, którzy nam pomagali również w tym wszystkim. Nieoceniona pomoc, doradztwo w różnych sprawach. Dziękuję, proszę państwa, za... muszę się posiłkować tutaj, bo żebym kogoś nie pominął. Będę się źle czuł. Tak właśnie, gdzie to jest? No tak, to właśnie jeszcze chciałem podziękować członkom rekonstrukcji historycznej, ale to tym wojskowym właśnie, którzy przyjechali do nas tutaj. Proszę państwa, oni są podzieleni dość mocno, bo oni są z różnych stron, więc przyjechali i z Rzeszowa, przyjechali z Lublina i przyjechali z Przemyśla. Bardzo im dziękuję i również poproszę o brawa dla nich. Konstruktorzy również chcę powiedzieć, że są z różnych miejscowości, także ci cywili nasi tutaj, bo tak nie powiedziałem o tym, ale są z Chórka, z Chóreczka, z Siedlisk, a także z Przemyśla. Brawo! Dziękuję OSP Medyka za odwód, który nam tutaj zapewnili, prawda, żeby nam bezpiecznie się szło. Policji dziękuję również, też nam pomagała. Straży Granicznej i celnym tutaj. Tutaj byli uprzejmi dla nas, pozwolili nam tutaj wejść. SOK również, ochrania nas tutaj, pozwolili nam tutaj. To jest dobry gest, to jest gest, który gestem zrozumienia należy nazwać. Sołtysowi, o właśnie chciałem podziękować, naszemu Sołtysowi Medyckiemu też chciałem podziękować bardzo serdecznie. I proszę państwa, na koniec wam wszystkim, ale nie, a jeszcze orkiestrze, no przecież, jak tam, orkiestro nasza droga, dziękujemy wam również, brawo dla nich. Mamy nowego pana kapelmistrza i orkiestra gra jak z nut. Bardzo nam się to podoba i w naszych tutaj uczestniczą. Proszę państwa, teraz znaczy ten moment, kogo pominąłem, a jeszcze tych wszystkich, którzy tu jesteście, którzy jeszcze zostali. Wam wszystkim dziękujemy. Tym, którzy przyszli uczcić, upamiętnić, uhonorować i zapamiętać to i przekazać innym. O to my prosimy wszyscy. Dziękuję wam. Zapraszamy teraz do złożenia zniczy, ale chwileczkę, będzie się to wszystko odbywało w taki sposób. Nie będzie to chaotyczne, proszę państwa, tylko tutaj poproszę dwóch członków stowarzyszenia, w tym miejscu, gdzie ja jestem, poproszę dwóch, tak, ale ja poproszę tutaj jeszcze dwóch członków, tak, żeby zrobić taki szpalerek tylko. I przez ten szpalerek po dwie osoby proszę wpuszczać do złożenia zniczy w kolorze biało-czerwonym. Proszę o jeszcze jednej. Dziękuję bardzo, proszę państwa, wszystkim. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na następnej rekonstrukcji.